dworze Artusa w Gdańsku inaugurujemy obchody ogólnopolskie stulecia Polskiego Związku Żeglarskiego. 100 lat Polski Związek Żeglarski będzie obchodził w roku 2024, ale przez te 2 lata chcemy pokazać to, co najlepszego w polskim żeglarstwie przez 100 lat się odbywało. Stąd zaczęliśmy teraz, bo właśnie w maju w roku 1922 powstawały 2 kluby założycielskie, czyli Onicki Klub Żeglarski i Polski Klub Morski. I od nich jak gdyby zaczynamy prezentację tych najważniejszych dokonań w tej stuletniej historii. Dzisiaj Zarudzki wpływa do serca miasta Gdańska, tutaj do Śródmieścia, gdzie przy Zielonej Bramie zatumował. Na pokładzie ma młodzież z miasta Gdańska, która wróciła z Bremy, gdzie świętowaliśmy 400-lecie portu w Bremen-Wegezach. Wiatry nie sprzyjały, bo było go mało, ale młodzież wróciła bardzo zadowolona i pełna nadziei na to, że jeszcze raz przeżyją żeglarską przygodę. Ta pierwsza fala powojenna, jeżeli chodzi o żeglowanie i rozwój żeglarstwa w Polsce, była taka, że żeglarstwo to było okno na świat. Bardzo często przepłynięcie Zatoki Gdańskiej, z Gdańska na przykład do Jastarni lub na Hel, to był wyczyn, dlatego że te kontrole, które były prowadzone w Gdańsku, zanim się wypłynęło z portu, niestety często to uniemożliwiały. Dzisiaj mamy zupełnie inną epokę, dzisiaj świat jest otwarty i ta bandera polska jest naprawdę widoczna. Kiedyś trzeba było reklamować tą banderę w tych podróżach, a dzisiaj ona się sama reklamuje i jesteśmy wszędzie tam, gdzie powinniśmy być i myślę, że będzie coraz lepiej. Cieszę się, że możemy wspólnie świętować stulecie Polskiego Związku Żeglarskiego, który no, nie powstał w Gdańsku, tylko w niedalekich Harzykowach. Szanowni Państwo, ale to, o co chyba chcę najbardziej poprosić, nie tylko bądźmy dumni z naszej historii, ale kontynuujmy edukację morską, kontynuujmy wciąganie młodych ludzi do żeglarstwa. O sprawach morskich nie można się dowiadywać tylko z poziomu plaży. Trzeba na pewno kształcić i edukować. Przed wojną funkcjonowało w ówczesnych granicach Rzeczypospolitej ponad 30 tysięcy klubów Ligi Morskiej i Rzecznej. Warto na to zwrócić uwagę. Chcielibyśmy, żeby każdy region przez te 2 lata, 2022-2023, mógł się pochwalić tym, co najlepszego dokonał przez te 100 lat. My z kolei tutaj na Pomorzu chcielibyśmy podkreślić wagę tych regat, tych imprez, tych projektów, które trwają najdłużej, które mają już całe miejsce w kalendarzu u każdego żeglarza czy każdego mieszkańca Pomorza, takie jak na przykład Wykinna Wstęga Zatoki Gdańskiej. I tak każda taka impreza, która trwa i już największe efekty przyniosła, jeżeli chodzi o wychowanie morskie czy o spotykanie się żeglarzy, to jest coś, co warto byłoby upamiętnić jako najlepsze dokonanie tej stuletniej historii.